Już za tydzień w Zoo Safari w Borysewie pod Podębicami będzie można zobaczyć jedynego w Polsce białego lwa. Na razie Sahim jest trochę zdezorientowany, bo tęskni za rodzeństwem. Sahim ma pół roku, więc jest jeszcze kociakiem. Przyjechał do Zoo Safari w Borysewie na początku kwietnia. Na razie przebywa w boksie, bo jest na kwarantannie po szczepieniach. Ja liczę, że będzie gwiazdą, tylko na razie jest bardzo nieufny, bo jest odłączony od rodziców i od rodzeństwa. To jest taki bardzo wystraszony. Maluch nie jest albinosem. To przedstawiciel niezwykle rzadkiego gatunku białych lwów. W europejskich ogrodach zoologicznych jest ich zaledwie kilka. W Polsce Sahim jest jedynym przedstawicielem swojego gatunku, ale niedługo. Czekamy właśnie, on jest pierwszy z tych zamówionych lwów białych. Do niego dołączą w niedługim czasie dwie samice, też białe, w podobnym wieku. Młody król zwierząt codziennie zjada 2 kg mięsa. Na deser dostaje surowe jajko. Na wybiegu Sahima będzie można zobaczyć w długi majowy weekend. Na stronie internetowej Zoo Safari w Borysewie można zagłosować na polskie imię dla lewka. Lew nie jest jedynym w Borysewie dużym kotem o białej sierści. Już w święta można podziwiać Arona. Biały tygrys jest gwiazdą. Bez tremy prezentuje się na wybiegu. Bardzo lubi w słoneczne dni pluskać się w wodzie. I choć waży już 200 kg, wciąż bawi się jak mały kociak. Za duży trochę przyjechał, żeby trochę mniejszy był. Piękny jesteś. Ale sobie wykombinował, no. Chodź, no. Chodź. Chodź. No chodź.